Dzień dobry, Jacek Pożycki, gościoX.pl. Dzisiaj naszym gościem jest bioenergoterapeuta, pan Zdzisław Jan Jończyk. Bioenergoterapeuta o specjalizacji uzdrowiciel praniczny. To zaraz wszystkiego się dowiemy, czym pan się zajmuje konkretnie. Zapytam najpierw, skąd to zainteresowanie taką formą uzdrawiania, w ogóle terapii, duchowością? Jeśli chodzi o bioenergoterapię, to od wielu lat wiedziałem, że coś takiego istniało, uzdrawianie. Pierwszy nawet kontakt miałem pod koniec lat 90., gdy mój ojciec ciężko zachorował. Jak już nie było nadziei, no to nadzieja do takich ludzi często jest czymś, co można nazwać bioenergoterapią, nazwa państwowa. No i wtedy w 98 roku mojego tatę zawiozłem na kilka zabiegów bioenergoterapii. Przez to przeżył przynajmniej rok dłużej, no ale miał wtedy raka płuc. Dawano mu 3 miesiące maksymalnie, nawet nie, a żył jeszcze rok czasu. No. To był taki pierwszy impuls do zainteresowania, ale który, no, który się tlił przez wiele lat. Przez wiele lat. Żeby to obudzić, no to widocznie tak nie było dane, no to musiało wiele lat nastąpić. Aż do roku 2013 gdzieś tak. Czy coś wtedy się wydarzyło, co pana popchnęło do tej wiedzy, czy do zainteresowania się głębiej tematem, czy po prostu, nie wiem, znalazł pan książkę i postanowił ją przeczytać? Praktyczne rzeczy mnie do tego właściwie choroba najbliższych. Właściwie ja sam już w roku pod koniec 2011 ciężko chorowałem. W 2011-2012 roku chorowałem na serce bardzo poważnie. Uszkodzony mięsień sercowy, za dziecka stwierdzona wada serca. No, stwierdzili, że no, ciężki przypadek. Tak zwana frakcja, miałem 20 parę %, normalnie 76% frakcji serca. Lekarz stwierdził w 2011 roku, będzie pan brał leki na całe życie. Nic nie panu nie poradzimy, jeśli pan chce żyć, nadciśnienie, leki brać. No, dostosowałem się do tego. Aż do tego momentu, jak powiem tak, w roku przełom 2012-2013, jak ktoś tam z rodziny zachorował. No i ja wtedy postarałem się o bioenergoterapeutę. Doradziłem, przywiozłem. No i poprzez to właśnie to był taki kontakt, że ja komuś tam pomogłem, znaczy w tym sensie, że poleciłem, że ten i ten bioenergoterapeuta to był właśnie uzdrowiciel praniczny. I przy okazji, no, wtedy nie pomyślałem o sobie nawet, bo nie brałem nawet pod uwagę, że coś takiego, bo to nie była taka ostateczność. Jak znalazłem bioenergoterapeutę, to była ostateczność, bo już nie było innego ratunku. Wszystkie metody konwencjonalne u tej osoby zawodziły. Ale ten uzdrowiciel praniczny, bioenergoterapeuta powiedział, dlaczego nie? Możesz ty przecież też. A ja mówię, tylko mam takie drobiazgi. Nawet nie pomyślałem o tym, że serce, że wada serca i tak dalej. O tym nie pomyślałem. Ale miałem takie drobne, na przykład, co było drobnego, może to nie być dla niektórych drobne, korzonki. No. Mówię, a tu mi możesz, byliśmy na ty akurat, przeszliśmy na ty z tym bioenergoterapeutą, krakowskim bioenergoterapeutą. I on zrobił mi kilka zabiegów, może 3-4, na odległość, bo jest taka możliwość. I okazało się po paru miesiącach, nawet te korzonki błyskawicznie mi przeszły, że jego kompleksowe zabiegi na odległość, nie osobiście, on był w Krakowie, a ja byłem w okolicach Olkusza. Okazało się, jak poszłem w 13 roku na badanie, że USG, a się dobrze czułem, już bardzo dobrze się czułem po tych zabiegach. Nawet przestałem brać wszelkie leki, bo zacząłem brać zioła i się znakomicie czułem. Zrobiono mi USG, okazało się, że no, nie ma nic. Nie ma wady serca, nie ma. Frakcja jest 70 parę %, wszystko jest w porządku. No to ja wiedziałem dlaczego, ale nie myślałem, że tak kompleksowo mi zrobi. No to jeszcze ten bioenergoterapeuta mówił, no Zdzisławie, masz poziom energii tak wysoki jak ja, a ty przecież w ogóle się nie znasz na tym, jedynie masz ogólne rozeznanie. No i przez to, że przyjaźniliśmy się, mówi, mistrz, który robi
kursy możesz zrobić, coś takiego w Częstochowie. No i tak też się stało. Zrobił pan, ukończył pan pewne kursy, tak? No wszystkie, które uprawniają do zawodu bioenergoterapeuty, później do egzaminu praktycznego i teoretycznego. I dopiero wtedy zacząłem się rozwijać, już od roku 2014. Przeszłem na wegetarianizm, który nie jest konieczny, ale jest bardzo potrzebny. Można by to... A szczególnie dla bioenergoterapeuty. Są, którzy robią po swojemu, a niech sobie robią. Ja robię, jak robię. No, no i wtedy zacząłem robić postępy i zacząłem aż do tej pory uprawiać ten zawód bioenergoterapia. Pojawiło się u pana w wypowiedzi wcześniej takie pojęcie jak uzdrawianie praniczne. Tak, dokładnie. Gdyby pan mógł wyjaśnić, na czym polega. Prana to jest siła życiowa, energia, która zwie się siłą życiową. Każdy ją posiada. Ma ją w sobie. Siłę życiową. Siłę życiową, która pochodzi od siły wyższej, najwyższej. Czy ktoś chce, czy nie chce, ale ją ma. Wraz z gdy umieramy, no to ta siła z nas wychodzi, którą Bóg daje. I ona jest w ludziach, w zwierzętach i też w roślinach. Na przykład w kryształach się kumuluje, można ją sterować, ale to jest odrębny temat. Ale ta siła życiowa jest w nas każdych i to jest to uzdrawianie poprzez tą siłę życiową, dostarczanie tej siły życiowej do człowieka, który jest receptywny. Czyli odbiera. Odbiera. I pan przekazuje tę siłę życiową. Pośredniczy. Pośredniczy pan. To nie jest moją własność. Ja mam, nie zużywam swojej siły życiowej. Żeby uzdrowić kogoś? Tylko pobieram od siły wyższej i przekazuję temu drugiemu, który jest potrzebującym, który sobie życzy tego, prosi o to. I można się z panem umówić i tak jak teraz rozmawiamy, może się odbywać ten proces uzdrawiania, ale wspomniał pan też o uzdrawianiu na odległość, tak jak pan miał kiedyś na początku swojej drogi, tak, od tego człowieka, który pana uzdrowił, tak? Tak, który przyczynił się do tego, że ja wyzdrowiałem. A jak wygląda tak ten proces uzdrawiania? Wystarczy jedna wizyta? Bo mnie to ciekawi, jak to jest, że tak rozmawiamy i to może też spowodować, jeżeli oczywiście byłby to proces przekazywania tej siły. I jedna wizyta wystarczy, żeby człowiek wyzdrowiał? To zależy, jaki jest problem chorobowy. Jeśli to jest drobny, no to wystarczy. Jeśli jest pacjent receptywny, oczywiście. A jeśli to jest na przykład nowotwór, pacjent jest receptywny, nie ma przeszkód na przykład jak karmicznych. My żyjemy w kraju chrześcijańskim, to się mówi, co człowiek sieje, to rządź będzie. Odpowiedzialność za pewne czyny, no nie wiem, może być za minutę, za dwie, a może być za 10, za 50 lat. To już nie ode mnie zależy, ale jeśli zakładam, jest receptywny i proces zdrowienia jest, to może to być w przypadkach nowotworów, to może być 4, 5 zabiegów, a może być i 10. A może to być bardzo długi proces, ponieważ jak jest stan terminalny, to już wtedy procesów się pewnych nie da odwrócić, ale można złagodzić i przedłużyć życie, uśmierzając znacząco ból. Komu pan pomaga? Czy osobom, które są chore fizycznie, ale czy też psychicznie? Każda choroba może być uleczona, ale nie każdy człowiek będzie uleczony. Mogą to być choroby psychiczne, tak jak schizofrenia, uzależnienia, alkoholizm, narkotyki, papierosy. Na papierosy to wystarczy najczęściej jeden zabieg i po problemie. Z alkoholizmem i z narkomanią jest to już więcej zabiegów. Dwa, a nawet może cztery. To w zależności od tego, w jakim stanie jest ten człowiek. Jeśli bardzo jest jego ciało zużyte, fizyczne, no to wtedy dużo. A czy bioenergoterapeuta może zaszkodzić? Bo mówiliśmy o pozytywnych aspektach pana pracy. Czy pan może zaszkodzić, albo no, mam nadzieję, że nieświadomie, czy w ogóle taka opcja istnieje? Powiem tak. Uzdrowiciel praniczny doświadczony, z kilkuletnim doświadczeniem, nie powinien zaszkodzić. Ale taka możliwość istnieje.
ale nadmienię tak, że każdy uzdrowiciel praniczny przed i po wykonuje inwokację do siły wyższej i prosi o to, by wszelkie błędy jego były niwelowane przez właśnie tą siłę wyższą. A czy są jakieś przeciwwskazania dla osoby, która udaje się do uzdrowiciela pranicznego? To znaczy, że na przykład ma coś takiego w sobie, co może spowodować, że to będzie nieskuteczne, to leczenie? Powiem tak, jeśli ten człowiek wyraża zgodę, albo to wtedy, ale jeszcze ważne jest to, żeby ktoś powiedział, czy na przykład ma nadciśnienie, czy bierze leki, czy chodzi do lekarza i jakie leki bierze, jaki rodzaj brał konwencjonalnej medycyny, proces tego leczenia, jaki był, to jest ważne, żeby powiedział, bo gdy na przykład przychodzi z nadciśnieniem, to ja mu, a nie wiem, że leki bierze, to ja mu nie mogę tego ciśnienia, powiedzmy, zbić, a on jeszcze leki bierze, bo on się przewróci i zasłabnie. Także dobrze jest, żeby te konwencjonalne, które bierze, bo nie wykluczam tego i nawet zalecam, by konwencjonalną medycynę połączyć z medycyną naturalną, jak uzdrowienie praniczne, wtedy jest to bardziej skuteczne. To są te właśnie przeciwwskazania, żeby bioenergoterapeuta wiedział, że bierze na przykład jakieś leki, na przykład niedociśnienie, nadciśnienie, przykład i wiele innych. Wtedy ja będę wiedział, jakich energii używać. Czyli medycyna konwencjonalna jak najbardziej. Oczywiście. W połączeniu z ewentualną bioenergoterapią. Tak, dokładnie tak. I to jest... Nie wyklucza Pan. Nie wyklucza Pan, absolutnie. I nie zaleca Pan nawet rezygnowania z tego typu konwencjonalnych metod leczenia. Tak, człowiek powinien racjonalnie, bez nacisku, za czyimiś podpowiedziami, sam to przemyśleć i nic na siłę. A grupowe leczenie? Albo na odległość? To jest też taka możliwość? Bo... Uzdrawianie grupowe, tak, jest coś takiego, jeśli na przykład jest ktoś, nie wiem, 50-100 ludzi na sali zebrane, a uzdrowiciel jest wystarczająco dużej, nazwijmy to, mocy, bo to zależy od sznura duchowego uzdrowiciela. Jeśli ma szeroki sznur duchowy, który jest nad głową, każdy uzdrowiciel praniczny to wie i pewnie nie tylko, to wtedy może takie osobiście zrobić uzdrawianie grupowe. Ono nie będzie tak skuteczne jak indywidualne sesje, ale na pewno procesy chorobowe zwolni, a w niektórych drobniejszych przypadkach pomoże. W ciężkich przypadkach to są osobiste potrzebne, ale wtedy, no nie wiem, stresy, nerwice i te podobne sprawy na takich uzdrowieniach grupowych będą skuteczne i nawet te bardziej. I na odległość też jest taka możliwość. I na odległość tak samo. W tych miejscach się ludzie zbierają i ja wiem, że w tym pokoju, w tej auli, sali jest tam 50 ludzi i ja w tym momencie, o tej godzinie, ja będę tutaj w Cieszynie, a ktoś będzie w Chicago, w Nowym Jorku czy w Moskwie, tak samo to zadziała. Tak samo to zadziała. A przez telefon? Jest Pan w stanie też uzdrowić kogoś, to znaczy wspomóc? Nie ma coś takiego jak uzdrawianie przez telefon. Jest tylko umawianie wizyty przez telefon. Rozumiem. Ewentualnie można doradzić, co można zrobić, by pewnych rzeczy uniknąć, które szkodzą zdrowiu. Na zakończenie muszę Pana zapytać o jedną kwestię. O etykę zawodu. Bo to jest tak, że dużo ludzi w trakcie, gdy dotyka ich choroba i to bardzo ciężka choroba. I gdy najbliżsi wokół tej osoby zwracają się do bioenergoterapeuty, to chyba jest takie niebezpieczeństwo, że zbyt wielką nadzieję będą pokładać w Panu. W Panu, jako ogólnie mówię o bioenergoterapii. Zawsze będą krytycy i zawsze będą ludzie, którzy są przeciwni, którzy nie mają wiary, receptywności. Jak podkreślałem na początku, nie podważam medycyny konwencjonalnej, ale są udokumentowane przypadki ludzi, którzy będąc na przykład leczeni mało skutecznie przez medycynę konwencjonalną, przyszli do bioenergoterapeuty i wtedy efekty są bardzo, bardzo wysokie. Są to udokumentowane przypadki. A czasem, bardzo często jest też tak, że ludzie przychodzą, którzy nie korzystają z medycyny konwencjonalnej, ale przychodzą od razu bioenergoterapeuty i też są spektakularne, szybkie rezultaty. Ja nie będę oceniał tych ludzi, bo są, jacy są.
I tak samo nie będę innych bioenergoterapeutów oceniał, bo są jacy są. Mhm. Jesteśmy do pomagania ludziom, a nie do szkodzenia. Wspomniał Pan o rodzajach energii. W jakich okolicznościach wykorzystuje Pan jaki rodzaj energii? Do czego? W takim dużym skrócie powiem tak. Energia, siła życiowa, prana jest w powietrzu, w słońcu i z ziemi emanuje. Uzdrowiciel praniczny korzysta jeszcze z energii boskiej, która się sama rządzi. Tylko w odpowiednie miejsce uzdrowiciel praniczny ją skieruje, na matrycy, bo pracujemy na matrycach, jest ciało fizyczne człowieka, to najbardziej gęste i to ciało eteryczne, które jest niewidoczne dla ludzi. Rodzaje właśnie energii. Uzdrowiciel praniczny korzysta z takich energii, która jest energią na przykład białą, kolorową lub boską, złotą lub fioletową. Właśnie ta boska złota, fioletowa, ona się sama rządzi, jest nie tylko ją człowiek, uzdrowiciel ukierunkuje w odpowiednią czakrę. Uzdrawianie właśnie praniczne polega na tym, że jest 12 głównych czakr, nie tak jak wschodnia mówi medycyna 7, tylko jest 12, plus dodatkowa jeszcze jest 13, ale to już jest dla zaawansowanych uzdrowicieli pranicznych, którzy doskonale o tym wiedzą. I właśnie kierunkuje przy drobnych, mniejszych dolegliwościach, korzysta z energii kolorowych, białych kolorowych, a przy już uzależnieniach, depresjach, narkomanii i nowotworach, to korzysta z boskiej złotej i fioletowej. To są właśnie te podstawowe energie. Oczywiście przesyłając energię, pierw taki człowiek, który przychodzi, czy też osobiście, czy na odległość, uzdrowienie praniczne jest zasadniczo proste, tylko że to trzeba doświadczenia i wiedzy odpowiedniego nauczyciela mieć. Przesyłając właśnie taką energię, najpierw trzeba ciało oczyścić. Ciało eteryczne trzeba oczyścić, żeby móc wysłać tą kolorową lub czysto boską energię fioletową lub złotą. To tak w wielkim skrócie mówiąc, na kursach uzdrawiania to jest szczegółowo omawiane. Jest Pan człowiekiem wierzącym? Tak, oczywiście. Jak się ma religia do tego, co Pan robi? Jak Pan postrzega siebie w kategoriach bycia osobą wierzącą? Jako młody człowiek, kilkunastoletni, 10-12 lat, uczęszczałem na religię. Później przestałem uczęszczać, byłem osobą cały czas wierzącą. Ale powiem tak, w wieku nawet 14 lat już nie poszłem. Wierząca osoba, nie poszłem do bierzmowania. A w wieku 15-16 lat zacząłem intensywnie studiować Biblię ze Świadkami Jehowy. Oni są ludźmi, którzy szanują Biblię i dużo czytają. Przez kilka lat, nawet do 18 roku życia, z nimi studiowałem. Z czego jestem zadowolony, bo Biblia jest Słowem Bożym i przynajmniej ja tak uważam i myślę, że wielu ludzi to potwierdzi i też tak myśli. Później przez 10 lat miałem tak troszeczkę luzu, tak jak to się mówi. Tak rozluźniłem sobie żywot, żyłem sobie jak chciałem. I nawet potem, powiem, w wieku 29 lat znów zacząłem z powrotem intensywnie czytać, studiować Biblię, interesować się ze Świadkami Jehowy. I byłem nawet ochrzczonym Świadkiem Jehowy. To muszę otwarcie przyznać i uczciwie. Jako Biblia bardzo mnie interesowała i szanuję do tej pory i uważam to za Słowo Boże. W roku 2000, chyba to był szósty, tak, wykluczyli mnie. Wykluczyli mnie Świadkowie Jehowy za to, że paliłem papierosy. Nie potrafili mi pomóc, jak... Mówią, nie palę. Ja mówię, jak mam nie palić, jak ja mi się chce palić? No i nie... pytanie, gdzie tam, czy tam była moc? No, jaka tam moc była? Jaka tam siła była? I nie potrafili mi pomóc palić papierosy, żebym przestał. No i mnie wykluczyli. No i powiem tak, że nie pomogli mi. Oczywiście nie palę teraz papierosów, już od dawna. I moja wiara opiera się na tym, że wierzę Boga, który jest jeden, który jest właśnie w Biblii. I ludzie, którzy
są chrześcijanami. Ogólnie rzecz pojmuję to tak na całym świecie, a różnego odłamy są tego chrześcijaństwa. Ja ich nie oceniam. Tak samo Świadków Jehowy nie oceniam. Byłem tam, bo byłem, pewne rzeczy chyba mi dane było poznać i do tej pory to szanuję. Nie oceniam tych ludzi, są jacy są. I do tej pory czytam intensywnie Biblię i uważam, że największym nauczycielem, uzdrowicielem, który w Biblii jest, to jest Syn Boży, Jezus Chrystus. On był największym uzdrowicielem. Kościół ma w ogóle ambiwalentny stosunek do takiej działalności. Tak mi się wydaje, że tak pomiędzy potępieniem, a niezauważaniem tego problemu, albo niezauważaniem tego zjawiska. Zauważyłem, że w większości Kościół raczej trzyma się na dystans. Chociaż są niektórzy, czytałem i znam księży, którzy uznają bioenergoterapię. Może nie rozgłaszają tego za bardzo, ale uznają i korzystają nawet z usług. A dlaczego nie rozgłaszają, no to możemy się tylko domyśleć, no bo ktoś mają kogoś wyżej w hierarchii, pewnie być może jakieś obawy, ale to już jest ich indywidualna sprawa. Ale co niektórzy korzystają? Jak mnie oceniają i innych, no to ja na to nie patrzę. Wykonuję to, co mi jest dane od siły wyższej i to robię to, co potrafię najlepiej. Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był pan Zdzisław Jan Jończyk, bioenergoterapeuta. Dziękuję państwu i ktoś by chciał, był zainteresowany, zapraszam do odwiedzenia mojej strony internetowej uzdrawiam.pl.